O, witam serdecznie wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie ten dub audio z rozwalonymi, już go troszeczkę tutaj oczyściłem, z rozwalonymi bodajże kondensatorami, bo tu jeszcze widzę trochę elektroliku. Że tak powiem, cały był od spodu, uciekło z niego. Przede wszystkim musimy wziąć sobie ręcznik papierowy, trochę benzynki, żeby zacząć myć ją, zanim się dotkniemy. Dobrze by było jeszcze nałożyć rękawice, rękawice gumowe. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Co w środku? Słuchajcie, chcecie zobaczyć konkretnie rozwaloną, nie wiem, jak to powiedzieć, no, końcówkę mocy, no to zapraszam do obejrzenia tego filmu w całości. No co, działamy. Uwaga, pierwsze otwarcie. Wygląda na normalnie wszystko, nie? To co to by pociekło? Pociekły elektrolity, słuchajcie. Ten jest inny. Wszystkie się dędają. Ale tu nie widać wycieków. To coś się na nie musiało wylać od drugiej strony. Zobaczcie. To jest elektrolit. Tutaj będzie widać może. Zobaczcie, czymś była zalana. Który elektrolit strzelił. Tu widzę niezłe usmalenie na płycie. Jakiś plafonie. Trzeba sprawdzić te MOSFETy. Zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda w ten sposób, że mamy wzmacniacz 4 na jedną stronę, tak? I 4 po drugiej stronie radiatora, tranzystory. I do tego mamy, słuchajcie, dwa MOSFETy. Albo ten sterujący. Tak, są dwa MOSFETy na jedną stronę i pewnie prawdopodobnie siedzą na drugą stronę. Tu mamy bodajże jakieś drivery do wysterowania tego końca mocy, bo tu jest wejście. Tu jest przekaźnik, czyli to jest wyjście na zewnątrz. I te dwa MOSFETy przełączają właśnie klasę AB w klasę H, czyli podbijają, włączają tylko wtedy, kiedy dostają impuls większy niż tam określił sobie producent. Czyli jeśli dostaje impuls większy,
na wejście, to te tranzystory włączają większe zasilanie z transformatora, nie? No dobra, słuchajcie, będziemy zaraz sprawdzać, testować, sprawdzimy, co tutaj jest usmalone. Posprawdzamy najpierw bezpieczniki wszystkie. Tu już widzę, mamy oberwany, nieprzylutowany jeden koniec tranzystora. A może jest przylutowany, tylko cyna tak dziwnie odlana, czyli może być uwalony. To wszystko jest w czymś mokre. Nie wiem, co tu za jaja są jakieś, ale... Czy to elektrolit? Zaraz to sprawdzimy, czy to elektrolit, czy nie. I co to takiego jest. Po wycieku spod kondensatorów nie widać, rozerwanych też nie widać za bardzo. A może to ta druga była tak rozerwana mocno. Dobra, testujemy. Działamy. No dobra, kabel zasilający podpięty. Żadnych głośników na razie nie podpinamy. Musimy wybadać, co w niej jest uszkodzone. A więc tak. Co? Wyciszamy ją. Ustawiamy, żeby nie była w mostku. Stereo. Teraz tak, poziom jest dobrze. Nic nie jest podłączone, jest w stereo. O pierwsze odpalenie, uwaga. No i cóż tu widzimy? Słuchajcie, lewy kanał będzie pracował, prawy jest na protekcie i ma sygnał na maksa. Czyli jednym słowem, na 100% mam leżą tranzystory w prawym kanale. Tylko jeszcze teraz zobaczymy, które. Będą do wymiany, do sparowania. Na 100%, bo mamy sygnał stały na wyjściu. Także no mamy pełen sygnał, nie? Jeszcze raz. No tak. Możemy sobie kręcić i nie będzie. Prawa końcówka chodzi na protekcie, czyli ta. Podpinamy zasilanie z sieci. Wyciągamy moduł końcówki. Musimy porobić foteczki z kabelków. Zresztą w sumie tu inaczej one nie sięgną. Ale musimy ją stąd wyciągnąć. I będziemy mierzyć tranzystory. Gdzieś tutaj czymś ona była zalana, słuchajcie. I to z tej strony. No dobra. Działamy. No cóż, ewidentnie był to elektrolit tutaj, tylko ten elektrolit nie był z tej końcówki. Z czegoś musiało na nią pójść, chociaż w sumie tu nie ma żadnych krat. Ale była cała oblana całkowicie. No w środku nie ma elektrolitu, a na zewnątrz są ślady, jak pociekło tutaj, bo czuję to, że to jest elektrolit. Jeszcze będziemy się przyglądać wszystkim kondensatorom. I tak wyciągamy, już odkręciłem tą końcówkę. Zaraz rozpinamy, tylko musiałem zrobić zdjęcia z kabelków wszystkich. Zaraz będziemy ją wyciągać, brać na stół i będziemy ją mierzyć, sprawdzać. O, tutaj widzę już coś czarnego, obkopcony jeden rezystor emiterowy. No zobaczymy. No, tutaj widzimy ewidentnie elektrolit, słuchajcie. O. Aż się kruszy.
Tu na tej końcówce, jak widać o tam, zobaczcie, coś musiało nieźle strzelić pod spodem, pod koło rezystorów. Mamy czarny, okrócony jeden rezystor. Będziemy się przyglądać dzisiaj całemu temu stopniowi mocy. Na razie to tu jeszcze siedzi. Musimy wypatrzeć, który elektrolit gdzieś musiał strzelić. Na tym. Tylko, że to kurczę jest niemożliwością, żeby aż tyle było tego elektrolitu na obudowie tej końcówki, a w środku nie. W środku wygląda mi tu wszystko na czyste. Żaden kondensator nie wylał. W tym, że ten jeden jest inny. Wyciągamy. Niebieski, czarny, zielony, czerwony. No i tutaj już się zaczyna akcja. Teraz wam pokażę. Skąd? Tu mokry MOSFET. Tu wszystko mokre. Elektronik. Horrender, skąd ten elektrolit? Wyciągamy tę drugą stronę. Nie no, ewidentnie z tej strony jest elektrolit w środku. Coś przez wiatrak naciągnęło? Ktoś coś wlał do środka? Nie wiem.
Ale to tylko na podłodze jest ten elektrolit, słuchajcie. Tylko nie wiem nawet co to jest, kurczę, bo to wygląda jak elektrolit, jakiś taki gęsty. Mazia. Ale a na płytce nie ma nic, jest ok. To jest pasta lutownicza, to nie. Jakby ona była niepełna, ale tutaj w oryginale nie jest lutowane. No cóż. Dobra, odstawiamy resztę maszyny, bierzemy się za końcówkę. Tak, mamy tutaj ewidentnie przy rezystorach podjarania. Już takie konkretniejsze. Tu mamy usmalenia. Tu mamy usmalenia. I tu na końcu mamy przytopienia jakieś takie na płytce. Zmieniła kolor płytka. Sprawdźmy na początek, co się dzieje z tranzystorami. Na zwarcie i jedziemy. P i P. Sprawne. Sprawne. Tutaj to będzie to samo, no bo one są razem, czyli ta strona jest sprawna. Zobaczmy jeszcze co się dzieje. 37 ohm na bazie. Baza emiter 0,37, dobra. A teraz jeszcze zobaczmy te MOSFETy 2. Uuu, panie, 0. MOSFETy są przebite. Ten jeden, ten jest przebity. Zobaczmy co się tutaj dzieje w NPN. 37. To jest ok. Czyli mocy wytrzymały. Co na MOSFETcie? Przebity. Przebity. Ten. Cały. Czyli na dzień dobry mamy dwa MOSFETy do wymiany. Zobaczmy jeszcze teraz co tutaj na driverach. PNP jest ok cały, do masy nie ma. NPN zero, nie, to są PNP, dobra, jest ok. Słuchajcie, moc, końcówka mocy jest ok, tylko zasilanie padło. Bezpieczniki są o dziwo dobre. Tak jest. Czyli te dwa MOSFETy są do wymiany. One muszą być takie same, bo to jest. No.
są takie same, trzeba będzie je też dobrać. Tak będziemy musieli wykręcić wszystko. Sprawdźmy jeszcze tylko, czy przejście przez tornister jest. Jest ok. Druga strona zasilania jest widzieć. I działa, znaczy 165. To czemu tutaj jest przejście? Musimy to rozpiąć. Teraz sprawdzić. Ok, jest 0. Nie spinamy tego. Zobaczmy drugą gałąź. Druga leży, panie. Czyli termistor jest wywalony. Od razu można stąd dostał temperatury, nie? Na jaki to jest? Na jaką temperaturę? Pewnie na jaki 90 stopni jest rozłącznik, nie? KSD? KSD 301. KSD 301. K60. Na 60 stopni? I już wyłącza obu końcówkę? Ale numer. Jeszcze raz go sprawdźmy. No tak, 0. Nie mamy. Nie mamy nic. Musimy zmienić ten. Ok. Sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Rezystorki emiterowe. Ale jeśli tranzystory były sprawne, chociaż nie do końca jestem pewien, bo trzeba byłoby je wybrać, żeby je pomierzyć. Tak naprawdę. Nie wiem, czy nie słychać, czy nie, jak tak mówię za lupą, może słychać. No ale to nic, sprawdźmy je na razie w układzie, żeby zlokalizować na 100%. 005. 006. No to równe. 6. To mają być 002. No tak, ale miernik na końcówkach. O, ten miernik do tego celu nie jest zdatny. Trzeba wziąć dokładniejszy troszkę. Nie z automatu mi tutaj pokaże. .003, no to jest ok. Trochę dłużej ten zielony mierzy, ale za to jest dokładniejszy dużo. 0,5. Teraz jest na odwrót. .004. No dobra, te przytopione jeszcze rezystorki trzeba zmierzyć. Co ja po prostu pokazuję 5 kiloomów? A ma być 4,4 kiloohma. Trzeba je też wymienić. O. No dobra. I teraz diodka jeszcze. Diodki są ok.
tu jest OK. Czyli jednym słowem od strony zasilania się kło. Dobra, to teraz jeszcze 4,4 kilo. Tutaj są. O, a ten jest wywalony na 100%. Tak jest, 12 kilo. 12 kilo, czemu? Trzeba popodnosić wszystkie te. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Bo to są identyczne, a 8, jeszcze tutaj jest jeden na zasilaniu. Coś mi się nie widzi, że one są dobre. 10 kilo, a ten tak, ten ma nie 10 kilo. Dobra. Wszystkie te tranzystory są uwalone. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8. Tylko te dwa są sprawne. A ten? Też jest uwalony. Trzeba ma mieć te 10 kg, już sam nie wiem. Trzeba go będzie wybierać i wyłutowywać. O, się zaczyna się robić ciekawy odcinek, słuchajcie, i będzie bardzo długi, jak tak. Wyciągamy. Rozbieramy tę płytkę, wybieramy te tranzystory, MOSFETy, które są popalone, rezystorki, te, które są, musimy popodnosić i je pomierzyć bez płytki, bo w płytce może go to różnie może to być, miernik po prostu może inaczej mierzyć niż one mają być, ale z tego co tu widzę, to powinno być 470 ohm, a nie 5,5 kilo, także już wiemy na 100%, że nie ma opcji, żeby tutaj pokazał miernik 5,5 kilo, no bo rezystor z pasku wychodzi żółty, żółty, brązowy. No to sami wiecie. Ok, kupa śrub z tranzystoru, słuchajcie. Wszystkie te z silikonem pomazane to są od tranzystorów. Ściągnijmy, zobaczmy co się dzieje z drugiej strony, czy ścieżki nie są pojarane. O kurde, niedobrze, bo to nie powinno siedzieć na tranzystorach. Źle nie jest. Tu mamy coś lutowane. I tu mamy kawałek jednej ścieżki, ale to chyba jest... Zobaczcie jak fajnie, tu przykopcone. Tu całość jest wykopcone, czyli przy tych właśnie rezystorach. Te rezystory się najbardziej nagrzewały. No i ich nie ma praktycznie. Tu jeszcze jest R46. Przykopcony, zwęglony. Oj, ciekawie się robi, ciekawie. No tak, przy tych mocach jak się coś zaczyna palić, no to wszystko leci. To jeszcze nie jest pewne, czy one są dobre, te tranzystory. Trzeba je po prostu wyciągnąć i wtedy je zmierzyć. Tu jest ciekawe rozwiązanie. Jeden MOSFET, a drugiego co? Zapomnieli wstawić? Tu za to też jakby było coś już lutowane. Normalnie wyciągamy drugą końcówkę i sprawdzamy, czy jest tak samo. Bo z tego, co ja tutaj widzę, słuchajcie, to tutaj brak jednego MOSFETa. A nie, to zwykły, to nawet nie MOSFET. Q16. Emiter, kolektor, baza. Emiter, kolektor, baza. No, ale może go ma nie być.
bo tu na przykład nawet nie ma cyny na pinach i też jednego nie ma, nie? Czyli są po przekątnej dwa. No, ale tutaj perfidnie było coś lutowane. Albo może to ta marza. Nie, kalafonia, był lutowany. Wyciągamy drugą, a przynajmniej musimy się przyglądnąć tamtej, co działa. O ile działa, bo też jeszcze do końca nie była sprawdzona. Tylko włączona. Może to się wydać głupie, słuchajcie, ale siedzę pół godziny nad schematem, żeby po prostu rozpoznać zasady działania. Po cholerę są te IRFP 250 tutaj, bo z tego, co normalnie w klasie H końcówka, to ma być przełącznik napięć. No ale sobie zobaczcie, jak tu idzie. Tutaj idzie główne napięcie, wchodzi. Oczywiście tam zasila jakieś tam inne jakieś inne odejścia są z tego, ale nieważne. Tutaj idzie sobie tutaj tędy przez te dwie diody główne napięcie, nie? Idzie sobie dalej. Tutaj jest jako driver. Tak o, to jest jako komparator już zrobione. Tu idzie jako driver. Kondensator 10 mikro. I powinny siedzieć dwa MOSFETy. W tej końcówce siedzi po jednym MOSFETcie. Na przykład tutaj siedzi Q26 i Q17. Tylko Q16 nie ma. Ktoś go wybrał. Ale teraz tak, słuchajcie. Idzie te główne zasilanie tutaj górną linią. Idzie tu przez bezpiecznik 12A 250 V. OK. No i trafia, zasila to nam 4 tranzystory PNP 1943. No jest ok, nie? No dobra. Zasila to nam też te IRF-y. I teraz tak. Druga wyjście z IRF-a, czyli surce. Tu mamy, idzie na dreny te zasilanie. Tu idzie surce, nie? Idzie surce na dwa rezystory 10 kilo ohm, 3 waty. Tu niby się zamyka przez jakiś przekaźnik, ale idzie tędy. Idzie do jakiegoś złącza tutaj, do J1, i to jest małe złącze, takie cieniutkim przewodzikiem, także tutaj nie ma żadnych mocy. No dobra, ale tutaj wróćmy tu. Przez te rezystory, dioda 7,5 V, zenerka, czyli te 7,5 V jest tam na cieniutki przewodzik dany. No i co? I steruje tylko przekaźnikiem, słuchajcie. Bez sensu. A przekaźnik włącza, zaraz zobaczymy, co włącza, głośnik. Tu jest wyjście na przekaźnik i tutaj jest wyjście CF2 na głośnik. Totalny bezsens, słuchajcie, jaka to jest klasa H? Żadna to jest klasa H. Ponieważ napięcie mamy bezpośrednio, słuchajcie, puszczone prosto przez 12A 250 V na stopień mocy. Zobaczmy jeszcze sobie drugą stronę na dole schematu. Tak samo jest komparator. Oczywiście wejście z komparatora idzie z... O, tu. Co to jest? Czwórka? Nie, to jest plus. Idzie tu. No tak, no bo on bierze sobie, on włącza, a to kurde, no totalny bezsens. Żadna to jest klasa H, słuchajcie, to jest zwykła klasa AB. W tym, że te MOSFETy, one wcale tu żadnym napięciem nie sterują, chyba żeby to była klasa D. Ale to też nie jest żadna klasa D, ponieważ tak, ta wstążka idzie tu. No i dobrze, idzie na głośnik. Ta wstążka idzie tu. No bo tu mamy już plusowe zasilanie. Tu mamy plusowe 12A 250 V. Kondensator, rezystor, mało ważne, słuchajcie.
Tu jedynie co, to z MOSFET-u dochodzi do głośnika. I teraz tak, zobaczymy co tu idzie. Nie, to jest powrót. Peak dumping. Tak? Faktory. No to nie. No to teraz dobra, tutaj idziemy. Czekajcie, jak to było na dole? A na dole z MOSFETa szło. No też bez sens, bo jest kondensator. Czyżby to było tak? Po cichu gra w klasie AB na czterech tych tranzystorach, na ośmiu w sumie. Dajemy czadu, ale to też nie. Dajemy czady, to co na LM311 zrobione jest cały wzmacniacz w klasie D, niemożliwe. A może? To dlaczego tutaj w tej końcówce brakuje po jednym tranzystorze, po jednym MOSFETcie? Od nowości brakowało? Czy ktoś po prostu się spalił, to go wybrał, zobaczył, że działa i opnął końcówkę? Nie no, to jest niemożliwością, słuchajcie, no idzie tak. Główne napięcie. Tu, CF5. A niżej idzie CF7. CF5 trafia na MOSFET, to jest minusowe napięcie. Z MOSFETa przez diody do CF7. Trzeba zobaczyć, co to jest te CF7. No ale dobra, no idzie tędy przez F, przez fuse, czyli przez bezpiecznik. Idzie od razu na dzień dobry na wszystkie tranzystory. Na 4 mocy. Na 5 mocy. A czemu ja mam 5? A ja mam tylko 4 w tej końcówce. Czyżby to inna końcówka była? No tak, bo to jest 2 kW, a ta co mam to jest 1600. Ale to jest to samo. P2000 i 1600 to jest to samo, tylko się różni pewnie tym, że tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5 na stronę, a w 1600 mamy 4 na stronę. Dobra, słuchajcie, podrzućcie mi, jeśli ktoś z was obcykał ten schemat, ja tu link do tego schematu dam pod filmem, zasadę działania tej końcówki. Bo jeśli nie poznamy zasady działania, po cholerę są te MOSFETy tutaj w tym miejscu, które praktycznie nic nie włączają. Włączają nam przekaźnik od audio, od głośnika. No. Słuchajcie, bo tak o, napięcie minusowe może iść przez MOSFET do CF5, a może iść przez te dwie diody do CF4, no to tutaj minusowy, dobra, jarzę, już nic mi nie musicie mówić. Czyli jednym słowem tak, CF7 to jest niższe napięcie, CF5 to jest wyższe napięcie, które jest podłączane przez MOSFETy. No dobra, ale czemu na górze CF3 idzie bezpośrednio? Nie idzie bezpośrednio, słuchajcie. Tu też nie idzie bezpośrednio, bo przez rezystor 3 W. Tu akurat idzie bezpośrednio. Wraca przez MOSFET lub przez diody. A teraz tak. Tu wraca przez MOSFET do CF3 lub przez te diody. Dobra. Dobra, wszystko jasne. No to przyczyna upalenia końcóweczki to brak po jednym MOSFETcie. Słuchajcie, tutaj jest perfidnie widać, że było lutowane i brak jest MOSFETa. Tu akurat może go... Kurczę, no to jest niemożliwością. Tutaj jest ładnie odessana cyna, tak jakby nikt tutaj w życiu tego nie lutował. A może faktycznie 1600 uznali, że cała moc wystarczy jeden MOSFET.
No to teraz patrzcie, macie taki podstawowy przykład. Jeśli tu zostało uznane, że końcówka 1600 W może być sterowana napięciem przez jednego MOSFETa, to dlaczego ten mój wzmacniacz w klasie D na dwóch MOSFETach wywalił 900 W i spaliło MOSFETy? Na tych akurat, nie? Bo to są 250. A jak wstawiłem IGBT tranzystory, to już końcówka w klasie D machnęła mi 2,5 kW. No tyle, co trafo na zwarciu poszło, nie? To tyle samo machnęła. Mogłem zrobić śmiało zwarcie na wyjściu, na głośniku, na 0 ohm i trafo by się jarało, a końcówka by wytrzymała, nie? No ale dobra, wróćmy sobie do tego, nie? Bo tutaj będziemy mieli co przemierzać. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, bo tu jeszcze mam Q25, Q26, a Q27 brak. Czyżby to były te dwa i te dwa? Dziwne rozwiązanie końcówki, ale zaraz dojdziemy, poczekajcie. Poczekajcie, jeszcze chwila, zaraz dojdziemy. Q26, Q27. A no, a ja mam 25 i 26, a Q25... 27 bra. Żeby tutaj zaraz nie oskarżyć kogoś, że ktoś tutaj zawinął dwa MOSFETy, to jeszcze musimy sobie tutaj troszeczkę się pomęczyć z nią. Już grunt, że wiem, że napięcia z trafa idą, zasilacza idą oddzielnie przez MOSFET, oddzielnie przez... No wszystko fajnie, tylko że to jest dioda, a nie MOSFET. Sieczka na płytce, tak jakby ktoś tutaj to robił. Słuchajcie, mamy tak, plus, minus, plus, czyli anoda, katoda, anoda. Anoda, katoda, anoda. To są diody. To są te diody przy zasilaczu Q25, słuchajcie. O, zaraz wam pokażę. Dokładnie, to jest ta dioda. Dwie anody i katoda. Q25. I tędy idzie główne zasilanie. No dobrze, no bo one siedzą na radiatorze, jest wszystko ok. No to jednym słowem, brak MOSFETów. Jest tylko jeden, Q27 tutaj w tym miejscu, a w tym miejscu jest Q17, o ten, a Q16 nie ma. Oczywiście druga strona jest tak samo zrobiona. Czyżby ona już była w naprawie? Już ona pewnie była u kogoś w naprawie. Na pewno była w naprawie, bo nawet śrubków brak było. Dobra, to był pierwszy odcinek. I skąd ten elektrolit na dnie tej końcówki? Nie wiem. Będziemy jeszcze tutaj rozbierać się o drugą stronę. I będziemy czyścić ją całą. Bo to mogła być przyczyna, że słuchajcie, coś wylało nad nią. I po prostu wciekło. I zalało nam tą stronę końcówki. I dlatego ta końcówka została spalona. Bo teraz tak, z drugiej strony też mam tylko jeden MOSFET. Dobra, nie ma co się bawić. Tylko trzeba po prostu... Na pewno to jest uwalone, jedna sztuka. Trzeba podnosić tranzystory i je mierzyć, bo bez podnoszenia tutaj nic nie damy rady. Trzeba pomierzyć te, podnosić te rezystory, które są tutaj takie mocno przygrzane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 rezystorów. Jest też nawet wykopciło na tym. Są przebarwienia. I to by była część pierwsza. Z tej końcówki. W drugiej końcówce, jak już pomierzę wszystko, posprawdzam półprzewodniki, to będziemy i rezystory, to będziemy próbować je odpalić. Ale to dopiero w drugiej części. Dobra, już teraz wiem, rozczaiłem ten schematik. Wiem, o co mniej więcej tu w nim chodzi.
Tylko że szkoda, że całe napięcie zasilania w szczycie jest dawane przez MOSFET. No bo no, stałe napięcie to jest te mniejsze napięcia, a później przy większej mocy jest dodawane przez pojedynczy MOSFET. Pozdrawiam. Łapki do góry, słuchajcie. I dziękuję wszystkim, którzy wpłacacie tam na Patronite'a i się dorzucacie do tej zbiórki, która tutaj utrzymuje mnie w takiej postaci, na przykład jak Nowa Cyna. Ostatnio. Jeszcze jedna. Później co tu jeszcze było? O właśnie, jeszcze muszę zalecić pastę kupić, ale to już dzisiaj pastę do silikonową, do tranzystorów, nie? Podkładki trzeba będzie kupić, no i te MOSFETy trzeba będzie kupić, ale te MOSFETy to będziemy musieli poczekać na przesyłkę. Najpierw wybadamy dokładnie, czy to one. Daję znać. Dzięki. No i łapeczki, nie? Łapeczki może ktoś to... Coraz to więcej tutaj nas jest, z tego co widzę, 2240... 5241 widzów. Nic złego bym nie powiedział, jakby każdy chociaż złotóweczkę wpłacił na zbiórkę, która jest pod spodem. Dzięki. Dobra, no to cóż, jedziemy dalej, słuchajcie, będziemy teraz sprawdzać po kolei. I teraz tak, R27, R26 to są to po 22 ohmy między bazą a emiterem rezystory. Żeby sprawdzić tranzystory mocy, żeby, no właśnie, sprawdzić tranzystory mocy, trzeba je unieść chociaż z jednej strony, żebyśmy mieli pewność, że tranzystory mocy, i wystarczy jednego sprawdzić, będzie wiadomo, że wszystkie są identyczne, no bo one są wszystkie równolegle. Także musimy unieść jedną stronę tych rezystorków od emitera do bazy. Ok, jedną stronę wyniosłem i teraz drugą stronę jeszcze uniesiemy. Oj. Co ona tak się... Dobra. Ok. 1 W, 22 ohmy. No i teraz mamy rozblokowany między emiter a bazę. Już powinno być do wybadania to miernikiem. Chociaż niekonieczność, bo jeszcze są drivery, nie? O te i te. No ale zobaczymy, co tu wyjdzie. No jest ok. A zaporowo PNP tranzystorki badamy teraz. Zaporowo jest dobrze. Czyli PNP strona jest ok. Teraz zmierzmy sobie baza kolektor NPN. Też jest ok. A zaporowo też jest ok. Czyli jednym słowem tak, tranzystory mocy ocalane, ocalały. Podstawiamy z powrotem 22 ohmy ten rezystor, oczywiście, bo też tutaj wcześniej sprawdziłem, że ma 22 ohmy. Patrzę, żeby załowiówka była. Ok, pasuje. I teraz jeszcze ta strona. Ja już podejrzewam, co tu w niej mogło się stać, ale trzeba ją przebadać po prostu po całości, żeby nie było, że potem ktoś się tam zepnie w mostek czy w coś i będzie jakaś lipa.
Także trzeba ją jeszcze wziąć i więcej po prostu wszystko przebadać. Mniej więcej podejrzewam, co jest padnięte, ale tylko tyle, że to są moje podejrzenia. A jak będzie, to się okaże. Dobra. Następny krok. Okej, okay, tutaj na tym złączu, tu, na tym tej OC3 kreska P, te wyjście z tego mostka prostowniczego zasila nam diodę klip. I teraz tak, po zdjęciu zabezpieczników F, tych głównych, protekt nam normalnie wszystko, czasówki chodzą, ale mam ciągle napięcie na klipie, czyli tak jakby ta końcówka na max pracowała. No i kolejnym krokiem, który będzie tutaj do sprawdzenia, to będzie ten opam, który pewnie niemiłosiernie dostał w piernicz. O ten. Bo napięcie, tutaj zobaczcie, plusowe napięcie idzie przez 100 kOhmów. Idzie jeszcze przez do dwóch złączek, przez 3,3 ohma, to jest bodajże tego zasilanie. A ujemne, znaczy ujemne, bo tu idzie prąd przemienny tutaj. I ten klip ma się, to jest tylko prostownik, żeby pokazać, że klip się zaświecił. Czyli po prostu on prostuje prąd, jeśli się pojawi na tym mostku prąd przemienny o danej wartości, to wtedy dopiero klip zaczyna błyskać, nie? No to dobra, to lecimy teraz tak, tu, czyli z wyjścia z opampu. Te diody sprawdziłem, są sprawne, D18, to są na radiatorze diody D18, D19, takie malutkie 1N, 4107 bodajże, czy jakoś tak. No i tutaj mamy ten wyjście z głośnika przez 1KV, widzicie, 471 nano. No i tutaj na nóżce numer 7 mamy napięcie dodatnie, ponieważ klip nam się zapala. Diodki są sprawne, Q8 i Q18 musimy jeszcze sprawdzić. Tu mamy jeszcze jeden czujnik temperatury NTC i do niego jest regulator, który właśnie włącza zabezpieczenie. No i teraz tak. Całe sterowanie końcówek mocy idzie tak z dolnej przez rezystor na diodę. Czyli rozwiązanie ala z lat 80. Słuchajcie. Te diody FR 157 i tutaj D19, D18 to jest na tej zasadzie, że to jest, ja pamiętam w latach 86 w radioelektroniku był prosty wzmacniacz estradowy i też tak samo była petarda tych 2N3055 bodajże, czy KD, tych tranzystorów. Jeden opamp 5532, tylko że tam wtedy był jakiś inny, 741 bodajże UL. I były dwie diody w ten sposób wyprowadzone i szło górno połówkę sterowało przez jeden tranzystor BD i dolno przez BD 140, a górno przez 139, nie? Było identyczne rozwiązanie. Tylko tutaj jeszcze mamy o zabezpieczającą D11 diodę 5408. A reszta praktycznie to jest to samo, co w latach 86 czy 87 w radioelektroniku był taki prosty wzmacniacz, on bodajże 200 W on miał. Jeden opamp, tam było chyba jeden pojedynczy 741 i do tego kilka tranzystorów, nie? Czyli wyjście sygnału idzie tu i to wyjście sygnału nie powinno iść prąd stały, tylko prąd przemienny, przecież przebieg. Czyli już w tym miejscu U1B, nóżka numer 7, mamy prąd stały. Czyli jednym słowem tak, albo brakuje jednego z napięć zasilania opampów,
Czyli jednym słowem może brakować. Nie może brakować, ponieważ to jest przez te rezystory, które sprawdziłem. Te opampy są zasilone. Czekajcie moment, żeby było jasność, czy to na pewno. Nie, to już jest driver zasilony przez to. A tutaj mamy diodkę Zenera. Zenerkę 1N4728 na 28 V? Niemożliwe. 4729. Druga diodka. Nie, coś tu się nie zgadza. Z6, Z7. Zaraz zobaczymy, co siedzi w rzeczywistości. Co siedzi. Z6, Z7. Z6, Z7. Co tutaj mamy? 28 V. Na opampy? Na N311. No sporo. Czy to służy tylko do zbicia napięcia, czy służy do wystabilizowania napięcia? Teraz zobaczymy. Między 1 a 8. A dziwnie to jest rozpisane. 7. 8, 6, 5, 4, 1, 2, 3. Aha, piątka, szóstka razem. To jest tylko do zbicia napięcia o 28 V, czyli z zasilania minus 28 V. Tak mi się wydaje. No dobra, tutaj zasilamy driver. Ujemne. A tu mamy linię główną zasilania. Zobaczcie. Idzie tędy, tędy i tutaj. I tu mamy zasilanie drivera. W ten sposób. Czyli jednym słowem musimy sprawdzić te diutki z energii. I sprawdzić. Podmienić prawdopodobnie 55-32. Tu wszystko działa. To działa. Ten KSD, który tam on się włącza dopiero przy temperaturze 60 stopni, tak jak mówiłem, i włącza pełne obroty wiatraka, bo w tej chwili idzie. Normalnie idzie przez te rezystory R3, R4, a to pół biedy, to nie o to chodzi. To działa, tylko teraz jeszcze TD 5532. Dlaczego tu mamy prąd stały, o tu na siódemce? Stała składowa? Nie. Musimy mieć równiutko połówkę. Jeśli mamy mieć prąd stały, to równiutko połówka ma być napięcia zasilania. Dobra, ja tutaj nie będę wam marudził za tego. Zaraz podmienię te scalaki i będziemy ją po prostu testować. No, sprawdzimy jeszcze resztę diodek, zenerek. Podłączymy jakiś mały zasilaczyk taki na sztukę na razie, na taki 12-woltowy. Po prostu zobaczymy, czy przełącza nam zasilania. Czyli czy tutaj Q17 przełączy nam przy pewnej mocy. No i czy tutaj nie będziemy mieli na wyjściu klipa. Oto między 3 a 4 to jest diutka klip podłączona. Zasilająca, pokazująca, że świeci klip. No ale dlaczego protek wybiło, jak podłączone są bezpieczniki? Dobra, działamy. No dobra. Podmieniamy właśnie, podmieniam. NR5532.
czyli będziemy ją zaraz testować. Dobra, zaczynamy do nagrywania. No okej, słuchajcie. Został wymieniony op-amp. Zostały dwa MOSFETy wymienione. Dwa MOSFETy, op-amp i dwie diutki. Zwykłe diutki, jeden N4, jeden. Gdzie one tutaj są? 4107. 1N4107. No i dobra, pierwsze odpalenie, słuchajcie. Na razie one są luźne, tylko tyle, że one są tutaj włożone. Jeszcze nie, nic nie skręcałem. Poskręcałem rzeczywiście to wszystko już do radiatorów. Ściszmy bez obciążenia, odpalmy go. O! Pięknie! Słuchajcie, brawo! Brawo ty, tak? Brawo ty! To teraz podłączmy coś pod ten spalony kanał i dajmy sobie trochę czadu, nie? Na niej. Zobaczymy, co to będzie. No dobra, okej. Okay. Coś tutaj leci z odtwarzacza. Ściszmy. Odpalmy. Zobaczmy, co się będzie działo, nie? Jak słychać, gra. Już się przełączyło na wyższe zasilanie. Ona tak ma, że tego nawet nie odczujemy, ale ma. Słuchajcie, jest bardzo fajnie, że nie były upalone końce mocy, że nie trzeba było dobierać tranzystorów. To jest plus. Dobra, damy czadu, słuchajcie. Nie wiem, czy słyszeliście, ale pewnie było słychać. Protek zadziałał przy dwóch ohmach. Jak ją teraz spłukę na dwa ohmy, chociaż ona tyle nie powinna, wyłącza się. Po prostu się wyłącza. No dobra, jeden kanał pracuje, wszystko elegancko. Teraz ten drugi kanał, który nie był testowany. Zaraz. No, moja w kasie D się nie wyłączyła przy tej mocy. Dobra. Damy ten drugi. Żadnych kurde zwarć nie było. Teraz będziemy to pomału skręcać, nie? Is this? No, mamy pewnie przyczynę spalenia, słuchajcie. Gniazdko rozwalone. In A, dobra. Włączmy. Co jest? Speak on, out, co on, na którym to kanale, nie no, niemożliwe, kurde.
in B. Czekaj, in A. Wejście A. Stereo. Szał, panie. Czemu? No to mamy ból, słuchajcie, z drugim kanałem. Możliwe. Coś to pewnie z pikon jest rozwalony, bo mi jakoś tak miękko wchodzi. Czekajcie, jeszcze zróbmy to w ten sposób. Kompletna cisza. Jakby zasilanie nie dochodziło. Nie dotknąć palcem. Jest niemożliwe. Dobra, sprawdźmy jeszcze ten kanał, co robiłem. To już tak samo chodzi wszystko. No, ten sam chodzi. Dobra. Dobra. Sprawdźmy, co tutaj nie styka, bo tutaj mi się zdaje, że coś jest przy gnieździe. Dobra, rozładuj. Niech poczeka, odczekamy chwilę, niech się rozładują kondensatory i ten. Bo no ma rezystory, które rozładowuje kondensatory i musimy sprawdzić końcówki, bo jest kompletnie cisza. Chyba, że mnie jeszcze tutaj nie, no dobrze jest przełączone. Masa jest warta. To nie ma różnicy, masa. Stereo jest. Paralel i bridge. No dobra, zobaczmy. Dobrze, słuchajcie, drugi kanał w następnej części, bo się robi naprawdę długi odcinek. Grunt, że ten zalany jest opanowany, a tutaj, no nie wiem, no albo upaliło spikony, zaraz podłączymy jeszcze sobie pod te, albo coś jest nie halo, no z końcem mocy. Drugim. Dobra, ja pozdrawiam. Te łapeczki w górę stawiajcie. Wspierajcie jak możecie kanał. A ja tutaj będę coś tutaj działał i wam pokazywał. No tak wygląda DAB, nie? DAB Audio. Palladium. Palladium 1600. No, vintage. Od nowości napis ma vintage. No dobra, no. Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam.